za blisko by było. Co tu było widać? Widzimy halę ludową zbudowaną. I teraz poproszę pana Szczytyńskiego, jak ona jest zbudowana. Co to jest za budowla? Max Weber, architekt w Republice Weimarskiej. Powiewa flaga Wrocławia. Chciałby pan coś powiedzieć? Tutaj, czy hala ludowa, tutaj jest kilka takich obiektów, nawet dzisiaj się robi. W Berlinie też jest taka kopuła, zakończona właśnie takim pierścieniem wzmacniającym. Tutaj właśnie jest kilka pierścieni i z lotu ptaka to bardzo ładnie wygląda jak elementy niebocentryzmu. Tu jest parę kopuł, ale to tak można tak przypuszczać, że taki motyw właśnie jest. Czy akurat Weber wiedział o tym, to trudno powiedzieć. Że akurat zrobił taką halę, ale po prostu no, przynajmniej przypomina to elementy niebocentryzmu, które po prostu ten no, przekrój całego wnętrza kuli ziemskiej, o w ten sposób. Jak to wygląda? Niebocentrycznego oczywiście. I pokażemy państwu, że jak z każdego miejsca we Wrocławiu prawie widać Sky Tower, wszechobecną Sky Tower. Przez okno jest tutaj troszkę obraz. I szpica. I dalej. To musimy ściągnąć ze statywu. To jest ta szpica, której może nam ekspert coś powiedzieć. I wytwórnia filmów. Tam dalej, propagandy hitlerowskiej. Witam na kolejnym kawałku. Dzisiaj zwróciliśmy na jeden szczegół uwagę. Otóż na taką iglicę, która znajduje się w dawnej hali ludowej, bo jesteśmy na tym terenie, czy teraz się nazywa to hala stulecia. I co tu chcemy pokazać? Właśnie czym jest w wielu państwach tak zwana ta iglica? No, to jest element na przykład... I to jest dość znane, ta iglica taka pionowa jest elementem wbrew pozorom kultu falicznego. Takie iglice ściągnięte z Egiptu starożytnego zostały zamontowane na przykład na Placu Watykańskim, na Placu Świętego Piotra w Watykanie, w Londynie i w Nowym Jorku, znaczy w Waszyngtonie dokładnie. A więc są to takie elementy kultu falicznego i dlaczego ta iglica właśnie, ona jest tak pokazana, właśnie tak do góry. Właśnie po to, żeby być elementem obrażania Boga. I wiele osób no, patrzy, że na przykład na Placu Watykańskim jest taka iglica. No i nikt nie zwraca uwagi na to, że to jest raz, że pochodzi z Egiptu, a drugie, że właśnie symbolizuje kult faliczny. Czyli kult faliczny ma to do siebie, że obraża Boga, jakby pokazuje palcem na Niego, który mieszka w środku kuli, więc to jest tak powiązane z niebocentryzmem. I to jest taki element właśnie wbrew pozorom religijny, a nie czysto budowlany i mało tego. Każdy mniej więcej wie, że to jest po prostu jakiś element, no nic więcej, po prostu nikt nie jest zorientowany jakby w głębi tej całej symboliki. Praktycznie o to chodzi, żeby nikt się nie zorientował. Ja dodam tylko, że za komuny ta iglica została wybudowana, momencik. I wszystkie zdjęcia na halę ludową były pokazywane właśnie z tamtej strony, czyli iglice
a na tle hala ludowa. Iglica na tle hali ludowej, a teraz jest na odwrót. Od czasu, kiedy nazwano ją halą stulecia, też nie wiemy dlaczego. Z niemieckiego Jahrhundertshalle prawdopodobnie jest to przetłumaczone, czemu my się sprzeciwiamy. Czyli jest to, podsumowując, że to jest element religijny, a jest. Jest to element kultu diabła i proszę bardzo, nawet za komuny decyzją nemrodystów miejscowych, ówczesnych, strzelili sobie też iglicę, żeby powiedzmy podkreślić charakter religijny takich konstrukcji. Jest jeszcze tutaj jedna konstrukcja we Wrocławiu, to jest taki już no stricto kult faliczny, taki dość bardzo ordynarny. Proszę się... Proszę się... Widzieliśmy go z poprzedniego ujęcia przez okno, trochę gorzej, ale to ja mówiłam, że gdzie by się człowiek nie ruszył we Wrocławiu, to widzi Sky Tower. Tak, i to Sky Tower, jak się przyjrzymy z pewnym takim, no, popatrzymy tak pod pewnym kątem, to my zobaczymy, że to są męskie genitalia, po prostu w czasie wzwodu. A więc po prostu to jest czysto taki element kultu falicznego, bo to jest właśnie na tym to wszystko polega. Czyli jakaś religia związana z kult diabła. Ultraseksualnością. To jest kult diabła. Tak. To jest, można powiedzieć, element starożytnego kultu diabła wpleciony w nowoczesność. I tutaj w tle widzimy kolejną kopułę i kolejną, to na tym było widać, jak przyjeżdżałam kamerą, ale tam znajduje się wytwórnia filmów, czyli to było związane, tu hala stulecia, no, z niemieckiego Jahrhundertshalle, była związana z propagandą okultyzmu hitlerowskich Niemiec. A dzisiaj z jakim z tego propagandą diabła jest związana? Dzisiaj właśnie, czyli to diabła samo, proszę Państwa. No. Czyli tak. Myśmy mówili... Niby nam coś wymieniają, nazwy nam wymieniają, ulice nam wymieniają, place, nawet to Rondo Regana nazwałem. Pozory stworzyć, żeby coś jest na lepiej, prawda, po transformacji. Czyli po transformacji, czy przed transformacją funkcjonował kult diabła. Tylko tak, właśnie z tej symboliki on został ukryty przez miejscowych nemrodystów, bo oni takimi decyzjami operowali i tak dalej. Ten cały architekt od Sky Tower, no, był świetnie zorientowany, co jest grane. Zresztą takie budowle potężne są projektowane gdzieś za granicą. To są jakieś tam kopiowane, odpowiednio przerabiane projekty przez jakieś biura projektowe górnej półki. No, ktoś by mógł powiedzieć, że to było zaprojektowane gdzieś tu w Warszawie i tak dalej, czy gdzieś tam i tak dalej, ale wiecie co, tam zawsze jest ktoś, kto jest zorientowany. To tak samo jak w Berlinie jest ta kopuła z tym pierścieniem w środku, który symbolizuje niebocentryzm i otwory na biegunach. A więc my tu cały czas operujemy, chociażby tu jesteśmy we Wrocławiu, operujemy elementami religijnymi zakamuflowanego kultu diabła. I a więc dzisiaj dam tutaj teraz przykład, żeby jakby tutaj nawiązać do wszystkiego, żeby to nie było tylko tak powiedziane, że no jest, bo jest i tak dalej. Otóż wiele osób religijnych dałoby się poćwiartować na kawałki za to, że dzisiaj diabeł rządzi światem. No to słuchajcie, jeżeli rządzi światem, no to on musi mieć swoje elementy swojego kultu. To nie jest jakieś tam zwodzenie i tak dalej. Proszę bardzo, to są takie rzeczy wręcz symboliczne, tylko to pokażą, no to rzeczywiście taki symbol, tego nikt nie wie, o co chodzi. Propaganda działa i tak nikt się nie połapie. No oczywiście się połapią ci, którzy są zorientowani, ale lwia część ludzi nawet zielonego pojęcia nie ma, przejeżdża koło Sky Tower, albo tu chodzi koło tej, no, tej iglicy. W Watykanie po prostu pójdą na plac, no też nie widzą iglicy. Bo na pielgrzymki nawet do Watykanu jeżdżą i są przekonani, i cały że czas robią dobrze. No, oni są przekonani, że tego, a tu iglica stoi. Uprawiają kult diabła. A tak naprawdę to się uprawia kult diabła i to we wszystkich religiach. To jest mniej, bardziej zakamuflowane w różnych religiach. Po prostu nie ma religii jakiejś prawdziwej, która tego. A więc co my tutaj mamy? To wszystko nawiązuje do elementu religijnego, który jest jakby tutaj jakby tłem, jakby fundamentem tych wszystkich poczynań, które my widzimy chociażby w takiej symbolice.
A więc ten kult diabła, wiadomo, on się skończy w Armagedonie, ale do tego czasu trzeba mieć świadomość tego, jak to zostanie docelowo rozwiązane. Już mu robiłem raz film o Armagedonie, a więc po prostu nawiązujemy do możemy tego filmu. Zalinkować. Możemy zalinkować ten film, bo tam było bardzo ciężko, ponieważ byliśmy na terenie obserwowani. Tutaj też jesteśmy obserwowani. To nawet mamy kamerę, wiecie, gdzie nad głową. Chcemy powiedzieć, że podchodzą do nas ochroniarze. Cały czas ochroniarze, czyli no, bardziej mniej zakamuflowani. I nawet jeden dyskutował. Tak, ale do kamery nic nie chciał powiedzieć, bo co powiedział, że straciłby pracę, oczywiście, gdyby się do kamery. Tak, tak, a już go wysłali tutaj, ponieważ nad głową mam kamerę, znaczy nie tak może trochę nad głową, nad plecami mam kamerę, a więc od razu widzieli, że ktoś tu z kamerą przychodzi, a więc już ostra jazda się zaczyna, już tu przyszedł tego, powiedział, sprawdził, aha, dobra, poszedł, nie? Ale nie o to chodzi, bo to jest normalne, że taki teren się monitoruje, tylko o co chodzi, że ten kult diabła istnieje do dzisiaj. A ludzie są zajęci takimi problemami, że oni tego nie widzą. A na przykład też nie widzą i nie wiedzą o tym, że ten kult diabła kiedyś będzie miał swój koniec. Ale to już za sprawą tego, który mieszka w środku kuli, który jest nad nami, a ta w sumie hala ludowa, hala stulecia, jest jakby, jak patrzymy z lotu ptaka, jest jakby symbolicznym elementem, znaczy symboliczną jakby budowlą niebocentryzmu. O, tak. To tyle, dziękuję. Piękne zakończenie, a teraz jedziemy pod Urząd Marszałkowski, gdzie pokażemy Państwu krzyżackiego orła, niestety. Nie. Który wisi tam, zobaczymy tam, powiewa. Krzyżackie flagi. Coś okropnego. Krzyżackie flagi, no dobra. I to się polecam. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy, należy.